Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z kolejną wielką porcją książek, którą podzieliłam na trzy grupy. Gdybyśmy mówili o przedmiotach szkolnych, byłaby to przyroda, język oraz historia. Najwięcej książek przygotowałam o przyrodzie. Chyba są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o dzieci, ponieważ, jak wiemy, dużo książek pojawia się o pieskach i kotkach. I mam tutaj dwie takie pozycje, wydane zupełnie niedawno, opowieści o psach, które ratowały świat oraz opowieści o kotach, które rządziły światem. Są to książki opowiadające, jak tytuły wskazują, o psach oraz o kotach, które odcisnęły swoje piętno swojej łapki na historii świata. I powiem Wam, że wielu z tych zwierzęcych postaci wcześniej nie znałam, nigdy o nich nie słyszałam. Są oczywiście tutaj na przykład psi celebryci, tacy jak Łajka, ale znaczna większość z tych 30 lub 30 kilku zwierząt, o których mowa, to są zwierzęta zupełnie nieznane, przynajmniej mnie. Oprócz tego, że popatrzcie, jaka piękna wklejka. Oprócz tego, że w książce mamy opowieści o tych zwierzętach, tak mniej więcej wygląda taki poszczególny rozdział, autorka również pokusiła się o to, żeby na przykład zamieścić tutaj quiz o zwierzętach, albo zrobiła takie na przykład 10 sposobów, jak pomóc kotom w potrzebie, więc jest to zarówno książka rozrywkowa, jak i także poradnik, jak zaopiekować się kotami, nawet jeżeli takiego kota nie możemy mieć w domu, kota czy psa. Bardzo fajnie wydane, w grubej okładce, myślę, że dla dzieci tak naprawdę w każdym wieku, bo małe chętnie posłuchają i obejrzą, starsze przeczytają same. Kolejna rzecz, którą mam tutaj na kupce, jest to książka pod tytułem Klimatyczni. Autorką jest Olga Ślepowrońska. I jest to książka tutaj już na pewno skierowana do starszego czytelnika. Proszę zobaczyć, jak fajnie jest wydana na takim ekologicznym, brązowym papierze. I jest to książka, która opisuje osoby, które wpłynęły jakoś na losy świata, ale pod względem właśnie tego, że ten świat ratowały. Między innymi jest tutaj ten afrykański chłopiec, o którym był film, o którym kiedyś czytałam książkę, który sam zbudował wiatrak, zasilający prądem jego chatkę, zdaje się, w Malawi. Jest tutaj także osoba z historii znana, Henryk Jordan, który zasłynął tym, że zbudował pierwsze w Polsce ogródki jordanowskie. Nie wiem, czy Wy jeszcze czy kojarzycie tego typu ogródki. W Poznaniu jeszcze do niedawna takie były. Jest również dziewczynka, która uratowała drzewa przed wycięciem i tak dalej, i tak dalej. Ale uwaga, oprócz tego, że mamy biografię, opisy, mamy tutaj coś dla Ciebie, czytelniku. I na przykład, czy wiesz, jak zatroszczyć się o powietrze? Oto kilka rad. Czyli mamy tutaj również praktyczne rady, co zrobić, jak wpłynąć, jak zadziałać na przykład na władze miejskie, żeby nie wycinały drzew w parku pod budowę na przykład nowego bloku, czy super, czy hipermarketu. Moim zdaniem bardzo ciekawa. Przeczytałam z dużym zainteresowaniem i podejrzewam, że spodoba się nastolatkom. Trzy życzenia. Ta natomiast książka jest dla młodszych. Tutaj nie ma aż tak bardzo dużo tekstu. Jest to książka Anny Paszkiewicz, która opowiada o takiej historii, że odwróciły się historie. Złowiona w stawie złota rybka nie spełniła trzech życzeń, lecz poprosiła o spełnienie jej trzech życzeń. O co poprosiła? No przede wszystkim o to, żeby poprawić jakość jej życia, ponieważ, jak tutaj widzimy, w stawie nie da się żyć. Pływają tam dętki, puszki, różne śmieci. I rybka poprosiła o to, aby dzieci pomogły jej oczyścić świat wokół niej. Bardzo fajna książeczka, bardzo pouczająca, ciekawie napisana, bardzo ładnie zilustrowana. Zobaczcie, jak tutaj cała społeczność lokalna pomaga w sprzątaniu stawu i okolic.
I teraz książka, która mi się nie zmieści w kadrze prawdopodobnie. Ostatnia, którą mam z serii tak zwanej przyrodniczo-ekologicznej, Którędy do Yellowstone. Proszę, zobaczcie, jaka jest ogromna. Czytać się tego należąco nie da. Jest to książka taka w formie komiksu, opowiadająca o tym, jak żubr Kuba, mieszkający w Puszczy Białowieskiej, otrzymał zaproszenie od swojej dalekiej krewny Dakoty, która mieszka w parku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, i wybrał się do Yellowstone wraz ze swoją przyjaciółką wiewiórką Ulą oraz gołębiem, który był bardzo światowy, ponieważ mieszka w mieście. I kiedy zwierzęta tam dotarły do Yellowstone, zapoznały lokalsów, zwierzęta mieszkające w tym parku narodowym w Stanach Zjednoczonych, ale okazało się, że Dakota właśnie wyjechała. I wobec tego wsiadają ponownie w samolot i lecą tropem Dakoty. Po drodze odwiedzają wiele różnych parków narodowych, umiejscowionych w różnych miejscach na mapie świata. Między innymi są w Chinach, są na Wyspach Indonezyjskich, a także w Grenlandii. Bardzo fajnie, zabawnie napisana książka, zawierająca mnóstwo informacji o parkach narodowych. Na przykład Park Narodowy Yellowstone. Mamy tutaj roślinki, one w większości są narysowane w skali takiej 1:1. Mamy również o zwierzętach, ukształtowaniu terenu, które tam jest. Bardzo, bardzo ciekawe. Także o zwierzętach, które wymarły, których nie udało się ocalić. Fajna, rozbudzająca ciekawość świata, przekazująca mnóstwo informacji, tak zwanym mimochodem. Czytamy i dowiadujemy się, a jednocześnie bardzo często, czy to obrazki, czy dialogi wywołują uśmiech na naszej twarzy. Ja jestem zakochana w obrazku, to jest mój ukochany, ja go pokazywałam na Instagramie. Teraz pewnie nie znajdę, na którym gołąb lecący na Grenlandię ma kurtkę puchową. Uwielbiam ten obrazek. Doświadczał po prostu w moim zdziecinnieniu chyba. Ale naprawdę książkę bardzo, bardzo polecam. I przechodzimy teraz do kolejnej grupy. Tutaj mam tylko dwie książki. Grupy językowe. Nie wiedziałam, jak nazwać te książki, ale są to książki skupiające się przede wszystkim na języku. Na tym, jak go używamy, na tym, co wchodzi w skład języka, jakie mamy słowa. I pierwsza z nich to Wichajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych. To książka Michała Rusinka, też bardzo bogato ilustrowana. I jest to książka, w której autor zebrał dużo takich codziennych słów, które zostały zapożyczone z innych języków. I na przykład tapczan, moi drodzy, to słowo przywędrowało z języka mongolskiego, w którym na łóżko mówi się tapcian, chyba. I ciekawe, jak brzmi w języku mongolskim słowo leń. Mniej więcej tego typu mamy tutaj wpisy. Fajne, to jest ciekawe, aczkolwiek raczej nie polecałabym do czytania jednym ciurkiem, bo robi się trochę monotonne. Bardzo też mi się podobało to, iż autor na końcu wstawił słowa polskie, które zostały zapożyczone do języków innych krajów. Proszę bardzo, polskie zapożyczenia. A nie będę wam czytała. No dobra, to powiem. Jedno powiem. Górkę. Od polskiego ogórka. I druga książeczka, która bardzo się skupia na języku, to jest książka, która bardzo mnie zaskoczyła. 30 znikających trampolin. Powiem wam, że nie do końca wiedziałam, czego mogę się spodziewać po tej książce. Już wam krótko streszczam, na czym to polega. Jest to książka, która opowiada w pierwszym rozdziale jedną historię. Jest to historyjka o tym, że mama z dwojgiem dzieci, to zdaje się bliźnięta, poszła na basen, później do parku, później zrobili sobie piknik, a kiedy wrócili do domu, chłopiec wybiegł z autobusu i szybko pobiegł, żeby jeszcze przed obiadem, który tata miał gotować, poskakać sobie na trampolinie, którą dzieci niedawno dostały w prezencie. Ale okazało się, że trampoliny przed domem nie ma. I chłopiec pomyślał, że ktoś tę trampolinę po prostu im ukradł. I to jest mniej więcej taka historia, opowiedziana przeze mnie po Agowemu. I teraz mamy jeszcze
29 różnych innych rozdziałów, w których ta sama historia o zniknięciu trampoliny jest opowiedziana na różne sposoby. Na przykład po łebkach, albo optymistycznie, albo baśniowo, albo pesymistycznie, albo oczami, czyli podkreślająca wszystkie czasowniki, wszystkie słowa, które są związane z widzeniem, albo uszami, czyli ze słyszeniem, opowiedziana gazetowo, bez ładu i składu, oczami mamy, oczami taty. Naprawdę rewelacja, to przeczytałam, po prostu wciągnęłam to jednym ciągiem, bo nie mogłam się od tego oderwać. Po prostu każda, chociaż ta historia oczywiście jest wciąż taka sama, wciąż ma takie tę samą treść, to sposób zastosowania języka, użycia wyrazów, użycia wyrażeń, idiomów sprawia, że z każdym razem czytałam tak, jakby to historia była zupełnie inna. Jest świetna. Naprawdę dla ludzi w każdym wieku, może nie dla maluchów, bo raczej z tego niewiele wyciągną, ale już takich dla dzieci, nie wiem, od czwartej klasy wzwyż, bardzo polecam. 30 znikających trampolin. I dwie ostatnie książki. Dwie ostatnie, czyli historia. Pierwsza to jest taka malutka. Jest malutka, ponieważ tutaj, zobaczcie, jest sama, praktycznie sama treść. W cudzych ogrodach, książka Krystyny Hołoniewskiej. Ta książka opowiada o dziewczynce, która wraz z rodzicami oraz rodzeństwem wprowadza się do nowego domu. To jest taki, wiadomo, wymarzony dom, oni z mieszkania się przeprowadzili do domu z ogrodem. I w tym ogrodzie dziewczynka znajduje zakopany skarb. Jest to taka tam skrzyneczka czy pudełeczko, w którym znajduje rysunek przedstawiający byłych mieszkańców tego domu. I dziewczynka bardzo się tym interesuje i postanawia dowiedzieć się jak najwięcej o tym, kto wcześniej ten stary dom zamieszkiwał. Rozmawia z sąsiadami, tam wiadomo, chodzi, rozmawia i składa sobie tą historię. Kim były mieszkanki, te dziewczynki, które mieszkały w tym domu? Nie jest to powiedziane wprost, ale tutaj sprawa dotyczy roku 68 w Polsce. Tutaj nigdzie nie pada, nie jest to wyrażone słownie, że dziewczynki były pochodzenia żydowskiego i wraz z rodziną zostały wygnane z Polski i musiały opuścić nasz kraj. Natomiast no, jeżeli przeczyta to dorosły, będzie wiedział, o co chodzi. Jeżeli przeczyta to dziecko, które no, nie ma takiej znajomości historii, czy nawet młodszy nastolatek, to też z tego wyciągnie dużo wniosków. Na przykład to, że czasami zdarzają się takie zawirowania w historii, które traktują ludzi bardzo niesprawiedliwie, że zmuszają ich, że polityka czy zmusza ludzi do pozostawienia wszystkiego, co kochają i wyjazdu z kraju, zostawienia domu, zostawienia ogrodu, zostawienia wszystkich wspomnień i po prostu zniknięcia. Tutaj akurat powiem, że udało się tej dziewczynce odnaleźć mieszkankę tego domu. Bardzo, bardzo fajna i myślę, że jeżeli wasze dziecko miałoby tę książkę przeczytać, to warto by było porozmawiać jeszcze na ten temat. I ostatnie też duże tom jeszcze, bardzo ciężkie, bardzo ładnie wydane, Jedwabne szlaki. Ta książka ukazała się także w wersji dla dorosłych i ona opowiada o historii świata, ale z perspektywy wschodu. Nie skupiając się na Europie czy na Stanach Zjednoczonych, lecz właśnie skupiając się na wschodzie i pokazując, jak zmiany, które ogarnęły Europę, jaki wielki wpływ miało to, co działo się na wschodzie, czyli Chiny, Mongolia, Japonia. Ta książka jest również pięknie ilustrowana. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Proszę, zobaczcie. I doprowadzona jest historia tak naprawdę do współczesności. Też raczej nie polecałabym czytać jednym ciurkiem, bo informacji jest za dużo. Tu jest sporo tekstu w tej książce, ale dla dzieci, młodzieży interesujących się historią, świetne kompendium, świetne przestawienie perspektywy z eurocentrycznej na taką bardziej, o matko, nie umiem znaleźć słowa, po prostu zmiana perspektywy, przesunięcie ciężaru ciężkości na wschód. O tak może powiedziałabym to. Piękna, wydana, świetna na przykład na prezent.
Zobaczcie. Tak, to więc tyle. Trzy kategorie dzisiaj były. Historia, geografia, przyroda. Jeszcze mam jedną kupkę książek, o której opowiem wkrótce, a teraz już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie, bądź dla swoich dzieci, bądź dla dzieci swoich przyjaciół i że z przyjemnością obejrzeliście ten odcinek. Pa, 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 pa.